nie mamy jeszcze odpowiednich procedur. Jeśli chodzi o takie mobilne zespoły, nie słyszałam o istnieniu takiego zespołu. I my jakoś, tak jako zespół SWPS-owy, trochę się do tego projektu przymierzaliśmy, natomiast są duże problemy organizacyjne, jeśli o to chodzi. I myślę, że tutaj tak naprawdę problemem też jest brak świadomości, na ile istotna jest pomoc psychologiczna, czy to doraźna, czy też odroczona po tego typu przeżyciu. Bo no, ze zrozumiałych względów wpierw wszyscy się koncentrują na tym, że osoba potrzebuje zabezpieczenia materialnego, czysto fizycznego i zgoda, bo jest to prawda. Natomiast skutki psychologiczne, psychiczne potrafią czasem być bardzo odroczone, potrafią nawracać i potrafią skutecznie uniemożliwiać pełen powrót do wcześniejszego życia. Jak to wygląda w Polsce? No zazwyczaj w pierwszym rzucie na miejsce przybywają psychologowie policyjni, jako że są to psychologowie mundurowi, najczęściej tak w randze policjanta i wtedy no jakby najłatwiej zorganizować ich przyjazd. Są to osoby, które no tak dostają wezwanie, żeby stawić się na miejscu i przybywają. Jeśli chodzi o dalsze działania, zdarza się tutaj improwizacja, czy też na jakieś działanie w zależności od potrzeb. Tak jak w każdym wypadku, słusznie pan mówi, są to ciężkie przeżycia, są to ciężkie obrażenia, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Natomiast tak jak większość ludzi po wypadku samochodowym czy lokomocyjnym dochodzi do siebie fizycznie, to znaczy ciało się regeneruje, jakkolwiek wymaga to czasu, tak samo dzieje się z psychiką. Również psychika posiada zdolności regeneracji, po przeżytych doświadczeniach. Jakkolwiek jest to oczywiście wspomnienie, ślad, które spokojnie mogą zostać na całe życie, to jednak u większości ludzi, którzy mieli tego typu doświadczenie, dochodzi jakby do pełnego powrotu do zdrowia. Nawet jeśli człowiek jest bogatszy o doświadczenia, funkcjonuje trochę inaczej, no to nie można powiedzieć, że jest to coś, co go na całe życie upośledza. Natomiast niewątpliwie utrudnienia administracyjne, prawne, bo pan poruszył również tę kwestię w pytaniu, no, negatywnie wpływają na tą adaptację i powrót do zdrowia.